Pierwsze miejsce w zawodach zajęła drużyna Sągorsi w składzie Mateusz Linkowski, Kacper Krzyszycha. Na drugiej pozycji turniej zakończyła totalna amatorka, czyli Wojciech Romaniszyn, Dariusz Hełmowski, a najniższy stopień podium należał do 107 team w składzie Łukasz Szymański, Łukasz Szumigalski, Krystian Warmuzek. Już za nami, tak naprawdę, dzisiaj ostatni turniej, finałowy, dziesiątej edycji Siatkarskich czwartków na Morskim Oku z trenerem Osiedlowym. W ramach programu Lato z trenerem Osiedlowym, dzisiaj spotkały się akurat cztery najlepsze drużyny w rankingu. Zwycięzców już znamy, ale zwycięsko może też czuć się Wrocławski Szkolny Związek Sportowy ze swoim projektem nie tylko Siatkarskich czwartków, ale też Trenera osiedlowego. To osoby, które są bardzo potrzebne. Trener osiedlowy na, na pewno jest potrzebny ze względu na to, że coraz, coraz mniej osób tak naprawdę ćwiczy na tych boiskach, a my mamy możliwość stworzenia tej młodzieży, dzieciom młodzieży e, takich warunków do tego, żeby spotkały się one na terenach zewnętrznych i ze sobą grały, rywalizowały, przede wszystkim spędzały aktywność na świeżym powietrzu. Nagrodami w cyklu siatkarskiej czwartki na Morskim Oku z trenerem osiedlowym były sportowe gadżety oraz bony do kręgielni Sky Tower. Dzieci i młodzież, które całe wakacje spędzały wyłącznie we Wrocławiu, nie musiały się martwić o brak sportowych atrakcji poprzez bezpłatny program Lato z trenerem osiedlowym, zorganizowano też kilka tematycznych festynów oraz szereg zmagań sportowych.